Coś tam się wydaje, że większość z Was orientuje się, jak zacząć swoją przygodę z bieganiem, ale niekoniecznie wszyscy muszą wiedzieć, jak zacząć przygodę z biegami na orientację. Dzisiaj jesteśmy w Lasku Osobowickim, a z nami jest Hania Wiśniewska, wicemistrzyni świata juniorów w biegu na orientację. Hania, my zaraz z Kubą spróbujemy swoich sił biegu na orientację, ale Ty powiedz, czy trzeba jakichś wyjątkowych predyspozycji, żeby biegać na orientację właśnie? Absolutnie nie, jest to sport dla każdego. Zarówno dzieci wprowadza się w taki trening z mapą, jak również dorośli ludzie zaczynają swoją przygodę z tym sportem. Także absolutnie jest to sport dla ludzi w każdym wieku. I nie jest to prawda, że kobiety się słabiej orientują, mężczyźni na przykład lepiej. Także to są umiejętności, które spokojnie można wyuczyć wraz z ilością pokonywanych tras. To powiedz nam jeszcze, Hania, czym różni się bieg na orientację od zwykłego biegu? No bo oprócz pomyślenia, że pójdę pobiegać, to jeszcze muszę myśleć pewnie podczas tego biegu. Ale rzeczywiście, to jest... Trzeba być skoncentrowanym na tym, co robimy, prawda, gdzie się znajdujemy w danym momencie w lesie, nawigujemy. Jest to kontakt z naturą taki najbliższy, można powiedzieć, bo biegamy po lesie na przełaj, to nie tylko po ścieżkach, tak jakby się mogło wydawać. Także czasami w bardzo, bardzo ładnych miejscach przebiega trasa. No i poznajemy naprawdę różne zakątki świata. Ja muszę przyznać, że trochę się obawiam tego biegu, bo moja orientacja w terenie leży. Nie wiem, jak z Tobą, Kuba. No, dla mnie każde drzewo jest takie samo, więc no, zobaczymy. Myślę, ale mimo to spróbujmy. Myślę, że powinniśmy spróbować, chociaż nie wiem, czy za chwilę nie będziemy siedzieć tu nawoływać. Hop, hop. Spróbujmy. Zaczynamy. Zaczynamy. Teraz znajdujemy się w Lasku Osobowickim, gdzie jest taki projekt Znajcie w lesie. Są to stałe punkty do uprawiania orientacji terenowej. Jak widać, one tutaj stoją non-stop. Taka jakby lista startowa, na której się zaliczą te punkty i wiemy, mamy 30. Po kolei, nie? Tak jest, tutaj celujemy i podbijamy. Pierwsze punkty mamy odnalezione. Nie jest prosta dyscyplina, bo nie biegamy po ścieżkach, tylko biegamy między drzewami. Mamy. Gdyby nie było komarów, to byłoby super. Teraz już wiemy, czym są biegi na orientację. Troszkę trudniejsze niż zwykłe biegi. Wydawało mi się, że to będzie kolejna część drogi bez powrotu z naszym udziałem, ale wyszliśmy z tego lasu cało. Tak, wyszliśmy z tego lasu cało. Jakby nie komary, to byłoby super. Chociaż pominijmy te komary. Pominijmy komary, polecamy Wam mimo wszystko biegi na orientację, to nie jest takie proste. No i zapraszamy Was do oglądania kolejnych dyscyplin. Przed nami, tak, kolejne dyscypliny i kolejne wyzwania. Oglądajcie nas. Zapraszamy.